No tak, to jest Jan. Jan Drozdowski. Ławo 11, a ławo tutaj gospodarz. Tutaj jest 13. 30. Kuźnia. Kuźni ojca, tak? Tak, 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 to jest no po ojcu. No i jak to było, jak to? Pamiętasz, jak ojciec jeszcze tutaj? Przecież pracowałem z nim. Tak? No pewnie. No i jak byście pracowali? Jak? No to przedtem to była inna robota w kuźni, bo to były konie, by wozy się robiło, gumowe. A jeszcze pamiętam, jak się rafy kładało na koła. Drewniane. No, a do wozów co żeście robili? No wszystko kuło się, po prostu osie, wszystko, felgi, wszystko się robiło. Aha, a przy koniach coś było? A to się kuło, konie podkowy się robiło. No właśnie, jak to było? No a teraz nie ma po koni. Jak ten koń sobie tak dał, tą podkowę? Różne konie były, różne. Jeden był grzeczny, że sam dawał nogę, a drugi był taki, że trzeba go wiązać. No. Zaczyścił mu kopyta. No najpierw musi wyczyścić kopyta, a później dopiero podkowę do tego dorobić. I poobcinać też. Poobcinać, a później dopiero podkowę dorobić do tego i przybić gwoździami, ufnale się nazywały. Dużo mieli tutaj koni, gospodarze? Co dom, tu wszędzie koń musiał być, bo traktorów nie było przecież. Aha, a tego, no to tak, do wozów, do koni, a jeszcze no jakieś narzędzia, coś też? No to jakieś były narzędzia inne, teraz tych narzędzi już nie ma. Jakie to narzędzia? A takie świdry do kół, bo się buksa wprawiało do drewnianych kół. No rozmaite, do koni to były takie specjalne. Nie wiem, jak się to nazywa, bo to dornik to jest po niemiecku chyba. Jaka to był dornik. W pole co niby do uprawy. No to pługi się robiło do konia. Nie, były pługi, bo to były już ze sklepu pługi. No kiedy lemiechę doprawiało, blachy. Do tych pługów różnie to było. Często te lemiesze robił? Co roku musiał poklepać lemiech, chłop. Bo miał jednego konia, a żeby lekko szło, musiał być lemiesz ostry. Bo by nie dał rady. No a do bron coś tam było robione? No to tak samo, gwoździe, bronę się robiło. No dobrze, żeś mi przypomniał. I jeszcze do kultywatorów. Kultywatorów też. Te łapki, aha, tak to było. Czyli tak, podstawowe narzędzia kowala to co było? Młotek. Młotek, tak. Jeszcze co? Szczypce, tak. Szczypce, młotek i ognisko. I ognisko, tak. A potem by było przybywało, tak? Tak, tak. A ten taki młot mechaniczny to kiedy było? A to 30 lat już jak on tu jest. Aha. To już 30 lat. Był za taty jeszcze? Nie, tata żył, jakem ja tu na nim robił, aha, ale on nie robił na tym młocie. Tak. A teraz w ostatnich latach już jest taki kowalskiej roboty? No a przyjdzie wiosna, w jesieni najwięcej, to te lemiesze się klepie. Do pługów. Tak to jest. No ale tak, chce ci się robić. O takie lemiesze. Aha. No. Chce ci się robić, bo ile masz już lat? A 70. No i co, taką. No i wysiadam. Aha. No. ale jeszcze młotem dasz radę. No jeszcze jakoś tak, no. Tak raczej już po parę godzin. Tak, ja nie wytrzymuję już. Po parę godzin ja już nie wytrzymuję. No, ale co zrobisz, no trudno. Spokojna jest taka praca kowala? No, lubiałem to. No. Lubiałem to, kowalstwo lubiałem.
i pracowałem w tym. A przychodzą sobie tutaj latem gospodarze pogadać? No pewnie, że tak. Tak? Dużo, a to pewnie. Że... Dużo jest co dzień? No taki Kazek Zych, to go znasz chyba. No, no. No to jest co dzień. Aha, co dzień. Co dzień. Przychodzi pogadać, tak? Tak, tak. A gdzieś znasz jeszcze jakiś kowali w okolicy, żeby tak pracować? Nie ma nigdzie. Jakiś kowal? Nie ma nigdzie. Naokoło to wszystko. Za Połajca, z Połajca, wszystko przychodzi tutaj do mnie i ja sobie nie daję rady. Aha, czyli aż tak no, daleka, nie? Tak daleka i aż za Rzemienia, za Wisłoka, no Czermi, wszystko, wszystko. Aha. Tutaj przychodzą. No, no. I co, ja, ktoś się kształci na kowala, ktoś przychodzi? Nie, gdzie, gdzie? Patrzeć, że będzie chciał... Nie, to już koniec, kaput. Że będzie chciał być kowalem? Nie. Nie, nie, to teraz do telefony czy mój. Aha, nie. Ale skąd, to już, to musi zaginąć. Tak, czyli to jest jakby jeszcze... Ostatnim kowalem? Ja jestem ostatnim kowalem, gdzieś tam w Krośnie jest, gdzie. Aha. No, a jeszcze tak z tej przeszłości to jak tam tata uczył tego kowalstwa, jak to było? No miał też robotników, no i uczył. Mhm. Który był, chciał, był... Gapowa był zdolny, to się nauczył. Aha, a pamiętasz takich, którzy się to wyuczyli? Tam... Wyuczyli się, to tu Józek Smolecha, taki z Termina, on nie ryje. Aha. Później na WSK był kowalem. Aha, aha. No, Kazek Burchat przychodził, pomagał. Tutaj stąd Kazek Burchat. Tak. Janek Żelazko też nie żyje. Z Rzędzianowic. Ci wszyscy, co się wyuczyli, to jest... Kaput. Umierali, tak? No bo byli już, tata nie wiem ile lat miał, jak oni tutaj. No tata był z 20 roku. Aha, aha. Tata był z 20 roku. Aha. A oni byli, a tata, Smolecha był chyba 40. A tata gdzie się kowalstwa nauczył? O, tata się uczył w Mielcu, u Krupy w Borowej. Aha, aha. U tego. No koło Krupy, tam dalej, jak no on się na... w Borowej był kowal Krupa, prawda? Krupa, tak. Mhm. Zygmunt jest syn. Aha, jego syn. Tak. Mhm. I był jeszcze Komajka Stachury, taka kuźnia drewniana była, pamiętasz? Nie pamiętam. Mhm. Jak on się nazywał. Zapomniałem jak się... Mhm. No to chodził na piechotę, no, do kuźni, do Krupy, czy aha, do tego drugiego. Później dopiero rower se kupił tam jakiś. Lubił jeździć rowerem, prawda? Lubił rower lubił. Czyli to na zdrowie dobrze służy. No chyba tak. Rower nie szkodzi. A praca kowalska na zdrowie dobrze służy? Nie. Nie? Nie, bo to jest gaz z tego, aha, z koksu, aha, i płuca, każdy kowal na płuca chorował. Aha, czyli ta, trzeba uważać, trzeba się wietrzyć dużo. No. Mhm. Hasek z Rzędzianowic, u Haska pracował w Rzędzianowicach. Ale tak to jest siła od tego młota, nie? To człowiek sobie tak usiłał. No ręka była wyrobiona. Rękę sobie człowiek wyrabiał. Wyrabiał rękę, tak. Aha, a jakieś artystyczne takie, coś tam miałeś, jakieś świeczniki? Albo nie, coś? To ja sobie nie mogłem pozwolić na to. Aha. Bo to długo schodziło, trzeba było się bawić. Aha. A tutaj bez przerwy to... Aha. Ja jakieś bramy? Płoty dużo robiłem. Aha, płoty, tak? Płoty, bramki, płoty. Aha. To robiłem bardzo dużo. A jak to jest, dużo. Bo to jako kowal to powinieneś wiedzieć z tą tradycją, że te płoty, te bramki zdejmują tutaj ludziom na Wielkanoc. Kiedy? A już przestali, a to na Boże Narodzenie. Na Boże Narodzenie, tak? No, no. To takie, już przestali. Dlaczego tak zdejmowali? A na złość, żeby krzywdę zrobić. Aha. No i później się śmiali. A bo jak taka bramka zginęła, to przychodzili do ciebie, żebyś dorobił albo coś?
Nie później jak śnieg stopniał, to bramka się odkryła. Aha, czyli to była taka tradycja. No. A jakie jeszcze mogły być takie tradycje związane z żelazem, z kowalstwem na wsi? Jakieś, nie wiem... Każdy kowal miał swoje takie... Każdy jeden. Po prostu wodę lał czy ganił. Aha. No. Aha.